Zastanawialiście się kiedyś, co oznaczają nazwy zegarków? Dlaczego Rolex to Rolex? Albo co wspólnego ze statkami ma firma Hublot? No, przyznajcie się szczerze. Nie zastanawialiście się. I bardzo dobrze, bo zrobiłem to za was. Cześć! Oglądacie kolejny odcinek TikTok, pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Nazywam się Krzysiek Humeniuk i w tym odcinku przyjrzymy się bliżej nazwom firm z branży zegarkowej oraz spróbujemy dotrzeć do okoliczności ich powstania, bo w wielu przypadkach stoi za nimi bardzo interesująca historia. A że święta zbliżają się wielkimi krokami, to warto mieć w zanadrzu anegdoty, dzięki którym będziecie w stanie bezboleśnie wybrnąć z niezręcznych sytuacji albo zabłysnąć przed obleczoną w diesle i wellingtony rodziną. Nie życzę wam tego, ale wszyscy doskonale wiemy, że takie momenty się zdarzają i dobrze być na nie przygotowanym. Ze względu na pochodzenie, nazwy marek zegarkowych możemy podzielić na kilka grup i w tym odcinku postaram się je dla was wyodrębnić. Chociażby po to, żeby dużo łatwiej można było skojarzyć grupę z konkretną firmą. Niektóre manufaktury zaczerpnęły inspiracji do stworzenia swoich nazw z obcych, niepopularnych lub zupełnie nieużywanych języków. Zaczniemy od znanej, lubianej, a przez wielu znienawidzonej bez powodu marki Seiko, założonej pod koniec XIX wieku, ale produkującej czasomierze od 1913 roku. Jednak zanim firma doczekała się swojej aktualnej tożsamości, Japończycy najpierw jako Seikosha produkowali budziki, potem zmienili nazwę na Laurel i zajęli się konstruowaniem zegarków naręcznych, a po 11 latach pokusili się o kolejny rebranding i jako Seiko istnieją do dziś. W języku japońskim słowo to ma wiele znaczeń. Jest to na przykład żeńskie imię, ale w tym konkretnym przypadku Seiko to doskonały, wyborny, znakomity bądź sukces. Pozostając jeszcze w Japonii i wśród firm zawdzięczających swoją nazwę obcojęzycznym słowom, warto wspomnieć o Citizenie i historii jego powstania, którą zresztą opowiadałem już w 21 odcinku. Citizen to po angielsku obywatel, a nazwę tę nosił pierwszy japoński zegarek kieszonkowy, nazwany tak przez ówczesnego burmistrza Tokio Shinpei Goto, który marzył o tym, by taki nowoczesny czasomierz był osiągalny dla absolutnie każdego Japończyka, a nie jedynie dla zamożnych obywateli. Zegarek powstał w 1924 roku, a kilka lat później jego twórca, czyli Instytut Shokosha, zmienił nazwę na Citizen Watch Company. Szwajcarscy gracze także korzystali z przeróżnych słowników do stworzenia własnych nazw, dlatego marka Movado to w języku Esperanto zawsze w ruchu. Stosunkowo mało popularny w Polsce, choć bardzo szanowany na świecie Corum, ma swój początek w łacińskim słowie quorum, czyli minimalnej liczbie uczestników niezbędnej do obradowania i podejmowania prawomocnych decyzji. Eterna, luksusowa manufaktura znana m.in. z bardzo popularnej linii Contiki, to łacińskie słowo zawsze lub wieczna, natomiast hiszpańska festina to po łacinie przyspieszenie i jest to też pierwsza część powiedzenia festina lente, czyli spiesz się powoli. Nie każdy ma słowniki i nie każdy lubi je studiować, dlatego inspiracji do tworzenia nazw marek szukano praktycznie wszędzie. Na przykład na mapach albo w konkretnych miejscach, miastach czy krainach geograficznych. Przykładów nie trzeba szukać daleko, bo rodzima marka Błonie, niegdyś znana z produkcji garniturowców na polskich i radzieckich podzespołach, a dziś reaktywowana przez dwóch młodych warszawiaków, bierze swoją nazwę od położonego niedaleko stolicy Błonia, w którym jeszcze niedawno mieściła się główna siedziba firmy oraz zakład produkcyjny. Nazwę małej niemieckiej miejscowości znajdziemy na tarczach zegarków Glashütte Original, ponieważ właśnie tam, w miejscowości Glashütte niedaleko Drezna, znajduje się siedziba firmy. Natomiast znana i powszechnie szanowana manufaktura Longines wzięła swoją nazwę od zielonych terenów nazywanych przez miejscowych Le Longines, co oznacza długie łąki, na których w 1867 roku stanął budynek firmy.
Przy okazji warto też wspomnieć, że od samego początku siedzibą tej szwajcarskiej marki jest Saint-Imier, leżące nieopodal Berna. Wśród najpopularniejszych marek zegarkowych znajdują się też takie, które są bezpośrednio powiązane z górami. Bo znana chociażby z wypuszczenia zegarków z limitowanej edycji upamiętniającej wybitnego polskiego alpinistę Jerzego Kukuczkę firma Alpina, to bezpośrednie nawiązanie do najwyższych gór Europy, czyli oczywiście Alp. A tak się składa, że najwyższy szczyt Alp i jedno z francuskich miast nazywają się praktycznie tak samo jak kolejna marka zegarkowa, czyli Mont Blanc. Co ciekawe, niemiecka manufaktura z siedzibą w Hamburgu nie nazywała się tak od samego początku, ponieważ wcześniej nosiła krótką i taką łatwą do zapamiętania nazwę Simplofiller Pen Company. Na szczęście potem założyciele poszli po rozum do głowy i zarejestrowali nową nazwę, pod którą do dziś produkują luksusowe czasomierze, pióra oraz skórzaną galanterię. Znany wam dobrze Oris to marka, która podobnie jak wymienione przed chwilą, także wzięła swoją nazwę bezpośrednio z otoczenia, bo dokładnie tak nazywa się potok, który widać z okien ich siedziby w szwajcarskim Holstein. Część nazw marek zegarkowych to po prostu skróty, których rozwinięcie pozwala nam lepiej zrozumieć ich sens oraz poznać, jaka idea tak naprawdę stoi za konkretnym brandem. Jednymi z najpopularniejszych skrótowców w branży zegarkowej są oczywiście TAG Heuer i IWC Schaffhausen. DW pomijamy z oczywistych powodów i proszę o to nie pytać. Edward Heuer założył swoją manufakturę w 1860 roku i przez ponad 120 lat sprzedawał fenomenalne zegarki pod własnym nazwiskiem. Dopiero w 96 roku ubiegłego wieku doszło do przejęcia marki Heuer przez spółkę Techniques d'Avantgarde, czyli w skrócie TAG, co w dużym uproszczeniu oznacza coś w rodzaju aktywności w tworzeniu wynalazków i wprowadzaniu ich w życie. Drugim najpopularniejszym skrótowcem jest IWC, czyli szwajcarska marka mieszcząca się w Schaffhausen lub inaczej w Schaffhausen. Rozwinięciem IWC jest International Watch Company, co znaczy Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Zegarkowe. Ciekawostką jest to, że IWC jest jedynym szwajcarskim producentem zegarków noszącym anglojęzyczną nazwę, ale fakt ten jest związany z pochodzeniem założyciela, Amerykanina Florentina Ariosto Jonesa. A skoro jesteśmy już przy nazwiskach, to pora na chyba najliczniejszą grupę, czyli nazwy marek zegarkowych pochodzących od samych założycieli. Tak było w przypadku Casio, ponieważ nazwa ta pochodzi od nazwiska twórcy firmy Tadao Casio, który w 1957 roku przemianował dotychczasowe Casio Seisakujo właśnie na dopasowane do potrzeb i umiejętności językowych zagranicznego klienta Casio. Uwaga, teraz zagadka dla Was. Co było pierwszym produktem wprowadzonym do sprzedaży przez założyciela firmy Casio i do czego służyło? Odpowiedzi zostawiajcie oczywiście w komentarzach. Swojego nazwiska użyczył też Leon Breitling. Zegarkom, które widzą mojego kanału, kojarzą się z paskudnymi podróbkami. To jest Breitling. A reszcie świata z lotnictwem i skomplikowanymi chronografami, takimi jak chociażby Navitimer. Znane w branży zegarkowej nazwiska to też Blancpain, twórca marki znanej przede wszystkim z produkcji diverów 50 Fathoms, czy chociażby legendarny i uznawany za najwybitniejszego zegarmistrza wszechczasów, Abraham Louis Breguet. Polskie nazwisko, które ponownie pojawiło się w branży całkiem niedawno, to oczywiście Czapek, należące do twórcy marki, warszawskiego zegarmistrza i byłego wspólnika Antoniego Patka, Franciszka Czapka. A skoro mówimy już o tym panu. Branża zegarkowa duetami stoi nie od dziś i sporo współczesnych gigantów światowego zegarmistrzostwa to marki, które powstały właśnie w wyniku współpracy dwóch wspólników czy nawet małżonków, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Doskonałym przykładem takiego tandemu jest oczywiście Patek Philippe. Manufaktura powstała w wyniku kooperacji polskiego zegarmistrza Antoniego Patka z francuskim zegarmistrzem Jeanem Adrienem Philippem, stąd hybryda Patek
Filip. W podobnych okolicznościach w 1881 roku powstał Audemars Piguet, firma, którą założyli Jules-Louis Audemars i Edward Auguste Piguet. Najstarsza działająca manufaktura Vacheron Constantin to także połączenie nazwisk dwóch partnerów biznesowych. Zresztą dokładnie tak samo było w przypadku marki Bellenros. Natomiast takie firmy jak Frédéric Constant czy Girard Perregaux to marki stworzone przez małżeństwa. I tak, Girard Perregaux to połączenie nazwisk małżonków, ale już Frédéric Constant to marka, której nazwa pochodzi od imion pradziadków pary, która powołała do życia tę prestiżową szwajcarską firmę. Na koniec zostawiłem te nazwy, na które pewnie czekacie najbardziej. I słusznie, bo historia ich powstania nie pozwala mi przejść obok nich obojętnie. Hans Wilsdorf marzył o tym, żeby jego firma spełniała wszystkie kryteria dotyczące nazwy idealnej. Chciał, żeby umiał ją wymówić każdy człowiek na świecie, żeby składała się maksymalnie z 5 liter i miała w sobie to coś. Jak sam zresztą napisał, podczas przejażdżki po Londynie dobry duch szepnął mu do ucha słowo Rolex i tak to się wszystko zaczęło. Nazwa nie ma więc żadnego konkretnego znaczenia. Poza tym, że końcówka X brzmi tak samo nowocześnie jak Pewex czy Lumpex, ale dzisiaj markę tę zna każdy i stała się synonimem luksusu. Podobnie luksusowe są zegarki Omegi i Zenita, a ich nazwy zostały wymyślone w podobnie ciekawy, choć nie tak samo imponujący sposób jak Rolexa. Omega to ostatnia litera greckiego alfabetu, zenit to najwyższy punkt na niebie. Oba słowa symbolizują doskonałość, ale i zenit, i omega to nazwy mechanizmów stworzonych pod koniec XIX wieku. Umieszczenie tych werków w zegarkach kieszonkowych było dużym sukcesem, dlatego obie marki, chociaż zupełnie niezależne, przyjęły nazwę skonstruowanych przez siebie mechanizmów. Ostatnią marką, o której wspomnę w tym i tak długim odcinku, jest Hublot. I moim zdaniem jest to najciekawsza historia, bo dzięki niej w końcu zrozumiałem, dlaczego te okropnie drogie czasomierze tak wyglądają. Okazuje się bowiem, że francuskie słowo Hublot to okno w kadłubie statku. Kojarzycie? Takie charakterystyczne okno ze śrubkami dookoła. Taki sam motyw pojawia się w zegarkach tej popularnej szwajcarskiej marki i sprawia, że nazwa, design i filozofia marki stanowią bardzo spójny zespół. I jak? Dowiedzieliście się czegoś nowego? Mam nadzieję, że tak. I w ten sposób poznaliście wasze ulubione marki z nieco innej strony. Gorąco zachęcam was do szukania w sieci informacji na temat waszych ulubionych marek, czytania o ich historii i najważniejszych momentach, zegarkach czy innowacjach. Jeśli ten odcinek wam się podobał, a wierzę, że tak było, to oceńcie go łapką w górę i skomentujcie, a wszystkich nowych gości zapraszam do zasubskrybowania TikTok, pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Obejrzyjcie poprzednie odcinki i widzimy się na grupie, Instagramie i oczywiście w kolejnych odcinkach TikTok. Do zobaczenia!